Spacerujemy sobie po łazienkach. Co prawda pogoda nie za bardzo nam dopisała, bo nie ma słońca. Nie no, jest dobrze, nie pada deszcz, jest sucho, nie tak bardzo zimne. Nie, nie, nie. Wszystko ale jest wiesz, okay. Jakby było słoneczko, to te kolory jesienne by były tak wyostrzone. No, ale to już troszeczkę te liści spadło, więc to no, ale i tak jest przegapiliśmy. Pięknie. Kochanie, z tobą wszędzie jest pięknie. Bo... Kochanie, jaka twoim zdaniem jest najważniejsza rzecz w związku, żeby związek był udany? Żeby był udany? No to wydaje mi się, że rozmowa. Ze względu na to, że jeżeli człowiek nie rozmawia z drugim człowiekiem, no to nie wie tak naprawdę, o co mu chodzi. Są jakieś niewyjaśnione sytuacje, nie wiadomo komu o co chodzi. I później to się gdzieś tam ujawnia w jakichś, może jakichś, nie wiem, złościach, wybuchach, gdzieś tam się to, gdzieś to jest. A jak się rozmawia, to się wyjaśnia i później się okazuje, że wcale te sprawy nie są takie straszne, jak się wydawały, bo po prostu wystarczyło jakaś odpowiedź albo argument na to i koniec. No. Faktycznie, my w naszym związku bardzo dużo rozmawiamy. No, teraz odkąd, rozmawiamy. Ale wiesz, odkąd się poznaliśmy, to my tyle gadamy. Ja dużo gadam, Tomek dużo gada, więc my głównie gadamy w związku. No tak, inaczej to już, gdybyśmy nie rozmawiali ze sobą, to już mogłyby się te drogi jakoś zacząć rozchodzić. Jedno by swoje myślało w głowie, drugie by swoje myślało w głowie i tak naprawdę każdy mógłby tak troszeczkę się oddalać, a tak to cały czas wiemy, o co chodzi. Bo to też jest tak, że w związku po prostu trzeba się poznawać cały czas. Mija, tak jak my jesteśmy 7 lat ze sobą, więc już po 7 latach jesteśmy totalnie innymi osobami, niż byliśmy tak. Na początku. Przebudowaliśmy się trochę, nasze ale to, charaktery. Ale to jest historia na jakiś, tak. Może inny film, bo no. To jest długa historia. Tak. A według ciebie jaka najważniejsza rzecz w związku jest? Moim zdaniem rozmowa też, ale kompromisy. Żeby umieć iść na kompromisy, bo każdy z nas się różni i każdy ma jakieś właśnie swoje zdanie. A my się nauczyliśmy chodzić na kompromisy. Może też się, no wiesz, nie zawsze to nam wychodzi, no, jak pewnie w każdym związku. 100% to nigdy nie ma. Co myślisz o kompromisach? No, w sumie są niezbędne, żeby z tej rozmowy, którą już zaczęliśmy, które zaczynamy z tych rozmów, żeby one wyszły na dobre, żeby coś z tego było, żeby jakiś wynik był właśnie jakimś kompromisem. Mi się też wydaje, że na początku właśnie, jak ludzie się poznają, to się wydaje, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Pamiętasz na początku? My po prostu byliśmy identyczni, wszystko robiliśmy tak samo, wszystko tacy sami, a później po latach wychodzi, że jesteśmy naprawdę bardzo różni, ale dzięki temu uzupełniamy się. No tak, uzupełniamy się akurat świetnie, więc to chyba też jest istotne. Więc niezależnie czy się chyba, jak z tego co widać, niezależnie czy się uzupełniamy, czy jesteśmy tacy sami, to można w tym związku być i być szczęśliwym. Tak my jesteśmy od dobrych 7 lat, bo właśnie nam minęła 7 października, 7 rocznica naszego związku. Zaręczyn i poznania się, bo tak. Poznaliśmy się 20 października i później Tomek za 2-3 lata oświadczył mi się, to było... O kurczę, chyba musimy odświeżyć, kochanie, te zaręczyny. Zrobić je ponownie. Przyszły nasze przystawki.
Zaczynam od sera Camembert w panierce. Tutaj mam bruschetty ze świeżymi pomidorkami. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. I dla Tomka góra skrzydełek. No, spore porcje, ale to na razie przystawka. Kochanie, jak ci smakowało? Chyba smakowało, patrząc po talerzach pustych. No, tylko jedna bruschetta mi została, ale na razie jej nie zjadam, bo chcę mieć miejsce na dalsze pyszności, a to był dopiero początek. I przyszło nasze danie główne. Ja mam burgera z serem w camembert, z fryteczkami i tutaj jest surówka kolasław. Wzięłam też paellę warzywną, żeby spróbować, a u Tomka zagościło burrito. Wygląda na ostre. Pewnie trochę będzie ostre. Ja nie lubię ostrych, ja lubię tylko łagodne jedzonko. No to zabieramy się. Jesteśmy już najedzeni. Ja trochę wręcz przejedzona. No i co, możemy chwilę pogadać. Lepiej się gada, jak się jest najedzonym. No, zdecydowanie. Lepiej się rozmowa toczy. No dobrze, kochanie, to jakbyś miał wymienić jedną moją cechę, którą cenisz sobie we mnie najbardziej, którą najbardziej lubisz. Jaka to by była cecha? No jedna. To ciężko. No, bo ja mam same dobre cechy. Jest trochę tego. Ale myślę, że taka przebojowość chyba. No, ze względu na to, że nie wiem, czy gdyby nie ta przebojowość, to tak, moglibyśmy się nie poznać, to po pierwsze. A po drugie, taką ciekawość we mnie zawsze wzbudza ta twoja przebojowość, bo jakieś próbujesz nie cały czas jakichś nowych rzeczy, nie wiesz, czego możesz się po mnie spodziewać. No, tak. Jest trochę takiej nieprzewidywalności trochę. No, też lubię w sobie tą przebojowość. A jeśli ja bym miała wymienić twoją, którą cenię sobie najbardziej, no też jest ich, kurde, no całe mnóstwo, więc mogłabym wymieniać, ale to ja bym wymieniła, że jesteś wymagający. Ponieważ przez to, że jesteś wymagający, jakby wszystko w naszym życiu idzie do przodu. I my, jako osoby, i nasz związek, i to, jak pracujemy, i nasze biznesy. Wszystko po prostu, bo wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaki Tomek jest wymagający. On po prostu ja na każdym kroku. Aniela przebojowa i przez to wszystko idzie do przodu. No. No i nasz związek idzie do przodu i pozostałe rzeczy też, które... To teraz trudniejsze, chociaż nie wiem, czy trudniejsze. Jakiej nie lubisz cechy? Nie wiem. To jest dużo cięższe pytanie. To ja mogę. No to dawaj. Znaczy nie wiem, może nie to, że nie lubię, ale męczące jest dla mnie. Ty już wiesz co? Nie. No na przykład, że jak szykujemy się gdzieś na przykład do wyjścia, to Tomek się szykuje dłużej niż ja. Ja kiedyś zrobiłam takie Q&A na Instagramie i tam zadałam pytanie, kto się dłużej kąpie. I wszyscy zaznaczali, że ja. Ja nie wiem, czy... Nie, to częściej było. Czy ludzie mają mnie za jakiegoś... No tak, częściej. Za jakiegoś czyściocha i po prostu jakąś w ogóle niesamowitą... Wy nie znacie Tomka, naprawdę. Nie, to inaczej. To nie ja jestem wolny, po prostu Aniela jest szybka. Nie chodzi o wolno, bycie wolnym. Wszystko, co Aniela robi, za co się bierze, to jest po prostu jest na takiej szybkości, że ja jeszcze dopiero zdążę sobie pomyśleć, o, trzeba zrobić to i to, a ty już Aniela to zrobiła, okazuje się. No często, tylko że często nieprzemyślane to jest. Ty za to dwa razy się zastanowisz, zanim coś zrobisz. Za dużo. Ale ja... No tak, z tym szykowaniem to jest prawda, od zawsze tak było. Po prostu Tomek, ale widzisz, z drugiej strony... Ja też trochę opóźniam każde wyjście, ponieważ mi się tak nie chce wyjść, że im dłużej to robię, nie robię tego tak energicznie, po prostu mówię, a trochę później wyjdziemy, trochę... Ale z nie chce mi się wychodzić po z prostu. Z drugiej strony właśnie to jest też cecha, którą u ciebie lubię, że jesteś takim człowiekiem eleganckim. Elegancki. On, Tomek zawsze musi dobrze wyglądać,
zawsze wszystko musi mieć dopięte na ostatni guzik. A ja to jestem trochę taka roztrzepana, taki jestem chaos przy nim. Naprawdę, ty jesteś taki zawsze ułożone wszystko, zanim wyjdziesz, to musi być tu szaliczek, budki, to, tamto, a ja jestem taka, wiesz, nie, to jakiś dres narzucę na siebie i idę. No, dlatego wyglądamy ciekawie, jak wyjdziemy na ulicę, czasem to naprawdę wygląda to jakbyśmy byli, czasem jesteśmy podobni, a czasem jakbyśmy byli z dwóch różnych światów. No, ale to jest fajne. Ale zaraz, nie powiedziałeś w końcu tego, czego nie lubisz we mnie, tej jednej cechy. No właśnie, ja chyba w nawiązaniu do tamtej rozmowy, w sumie nie lubię takich nieprzemyślanych ruchów, które czasem wykonujesz, albo takie, które na przykład coś wydłużają później przez to. I często też, że sama chcę jakieś rzeczy robić, do których, no, lepiej by było, żeby ktoś to za mnie zrobił, czy ma większą wiedzę na jakiś tam temat, a ja chcę to wszystko robić sama i w ogóle szybko i po najlepiej... Po swojemu. Tak, po swojemu, po łebkach. Konsekwencje, z jakimiś tam czasem konsekwencjami. Tak, będą konsekwencje, ale ja nie zastanawiam się nad nimi. O, może tego we mnie nie lubisz. Że ja się nie zastanawiam nad swoimi czynami i jakie konsekwencje mogą przynieść. No czasem tak jest. No w najważniejszych sprawach to wiadomo, one są przegadane, przemyślane, ale tak, czasem są takie ruchy, które później ja muszę coś odkręcać na przykład. No, tak jest. Ale tak to... Żyje nam się dobrze i chyba ta miłość tak naprawdę przez te lata pomogła nam przetrwać wszystkie różnego rodzaju inne problemy, jakieś tam perypetie, które się zdarzały. Jakby zawsze była tym głównym spoiwem, że niezależnie od tego, co się działo, to jesteśmy razem i jakoś nigdy nie było takiej wątpliwości, że czy ruchu takiego, który mógłby świadczyć, że to się skończy i tego nie ma i nagle koniec. No nie. Jesteś moim jedynym ukochanym i zostaniesz na zawsze. Ale właśnie, no, bo też często się tak pojawia, że chciałoby się, żeby ta druga osoba była taka jak ty, myślała tak jak ty, przewidywała jakieś rzeczy i w ogóle była taka jak ty. No ale druga osoba jest totalnie inna i nie ma dwóch takich samych osób. I ktoś stara się tą osobę podporządkować. Podporządkować, zmienić, a to tak nie powinno być. Tak. Po prostu trzeba zaakceptować, że druga osoba właśnie jest inna, tak jak u nas. To, że Tomek, to, że ja... Już chcę wyjść z domu, już nawet nieuczesana, a Tomek chce wyjść z domu uczesany i elegancki, więc my się po prostu różnimy i ja muszę to często zrozumieć, no. No, ale też te osoby, które chciałyby podporządkować sobie drugą osobę, często jeszcze, nie wiedzą tego, że jak już podporządkują, to przestanie im się ta osoba podobać. Bo już jest taka podobna, nie ma w niej nic ciekawego i to jest to samo, co tak jak jeżeli jest taka jak ty, no to wtedy już z dwoma osobami takimi jak ty nie chcesz spędzać czasu, zdecydowanie nie chcesz. Poza tym mi się wydaje, że to jest takie błędne koło i będzie się chciało dalej zmieniać tą osobę i dalej zmieniać i zawsze będzie coś nie pasowało. Wiesz, zobaczy laska, no nie, że facet się dla niej zmienił, to będzie dalej go chciała zmieniać, czy na odwrót? To jest droga donikąd generalnie. No trzeba iść na ustępstwa, ale nie zmieniać na siłę drugą osobę, bo jeżeli druga osoba nie chce, no to nic z tego i tak nie będzie. Dlatego my żyjemy sobie i żyjemy sobie dobrze, niezależnie od sytuacji. I to nie za sprawą innych rzeczy, tylko za sprawą właśnie tej miłości. A to też nie jest tak łatwo, bo wiesz, ja też czytam, że o, nie pasujecie do siebie, albo o Boże, jak wy do siebie pasujecie. Każdy inaczej odbiera, wiesz, relacje, nie? Jedni na nas patrzą i sobie myślą, o kurde, ale zajebiście, też bym tak chciał. Inni patrzą i mówią, Boże, oni w ogóle do siebie nie pasują, bo ona jest taka, ona jest taka, on jest taki. Ale nikt nie wie tak naprawdę, jak poza kamerą też to wszystko, wiesz, funkcjonuje. Teraz to trochę już wiadomo, no bo właśnie to pokazujemy.
No kiedyś staramy się pokazywać. Przez ostatnie lata to nie było szans, żeby tak naprawdę wiedzieć, jacy my jesteśmy. Znaczy, jaka jest Daniela nawet w domu. No ludzie, wiesz, sobie bo po prostu dopowiadali. Bo ja to wiadomo, bo się nie pokazywałem. Dopowiadali, ale... tworzyli sobie jakiś obrazek, tak. Ciebie, mnie, wiesz. Więc teraz to jest naprawdę dla nas tak świeże, to pokazywanie naszego życia. No i trochę to tak, jakbyśmy jeszcze jakąś kolejną miłość przeżywali, która teraz jest publiczna. No. Ale fajnie, ja się cieszę, bo to też jest dla nas nowe takie wyzwanie. No. Razem kolejne rzeczy robić, razem też nagrywanie, to też nie jest takie łatwe razem. No, dokładnie. To nie są proste rzeczy. I teraz deserek. Zgadnijcie, jakie jest moje ulubione ciasto. Zdradzę wam. Tiramisu. Więc kosztuję tutaj. Wygląda obłędnie. Pycha.